Do kuriozalnej kradzieży doszło w jednej z suwalskich drogerii. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który zgarnął garść tuszy do rzęs. Podejrzanego zatrzymano poza placówką handlową, ale nastąpiło to w tym samym dniu, co kradzież. Ze sklepowej półki zniknęło 9 opakowań tego kosmetyku. Właściciel drogerii oszacował stratę na kwotę przekraczającą 500 zł. W ustaleniu sprawcy pomógł zapis z monitoringu, którego kamery zarejestrowały zachowanie złodzieja. Funkcjonariusz przeglądający nagrania bez większego trudu rozpoznał sprawcę kradzieży, bowiem mężczyzna ma już pewien dorobek zapisany w policyjnej kartotece. Informacja o podejrzanym trafiła błyskawicznie do patroli pracujących w mieście i długo nie trzeba było czekać. W pobliżu jednego z marketów na osiedlu Północ policjanci natknęli się na poszukiwanego recydywistę. 37-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzut. Za kradzież grozi mu 5 lat pozbawienia wolności, ale ponieważ miłośnik poprawiania ogrody będzie odpowiadał w warunkach recydywy, kara ta może wzrosnąć nawet o połowę.